Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. To jest nasz podcast Frankowicz Udziałaj. Proszę Państwa, w ramach cyklu dotyczącego zwycięstw frankowiczów z bankiem PKO BP dotyczących umów Nordea Habitat, czyli umów, które zawierał Nordea Bank Polska, przygotowaliśmy dla Państwa analizę kolejnego bardzo ciekawego wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, który unieważnił tą umowę Nordea Habitat. Sąd Okręgowy w Katowicach potrzebował tylko pół roku, żeby rozpatrzyć sprawę i wydać korzystny dla frankowiczów wyrok. Tempo sądu wynika m.in. z tego, że zastosowano nowe techniki związane z zdalną rozprawą i z tym, że tak naprawdę sprawy dotyczące frankowiczów są coraz bardziej jasne i sędziowie wiedzą, jak rozstrzygać. Dlaczego o tym mówimy? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, Sąd Okręgowy 5 stycznia 2021 roku w Katowicach stwierdził nieważność umowy Nordea Habitat, która była zawarta w październiku 2007 roku. Sąd Okręgowy stwierdził bowiem, że w umowie te świadczenia, które strony między sobą świadczyły, były świadczeniami nienależnymi. Ta umowa była nieważna od samego początku. A zatem te świadczenia nienależne podlegają wzajemnemu zwrotowi, czyli frankowicz ma oddać kredyt, a bank ma oddać kwoty uzyskane z rat zapłaconych przez frankowiczów. Warto podkreślić, że to orzeczenie zapadło przed wyrokiem Sądu Najwyższego dotyczącego wypowiedzenia się Sądu Najwyższego za teorią dwóch kondycji. I tutaj 5 stycznia 2021 Sąd Okręgowy w Katowicach jeszcze zastosował teorię salda. Ale mimo wszystko, mimo nawet tej teorii salda, mamy nieważność umowy. Proszę Państwa, Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdził, że należy również zwrócić frankowiczom koszty procesu. I tak samo uczynił to w tej sprawie. Proszę Państwa, ważne to to, że pozew został złożony w lipcu 2020 roku. W listopadzie 2020 roku odbyła się pierwsza rozprawa. W grudniu 2020 roku odbyła się rozprawa, na której zostali przesłuchani frankowicze, a 5 stycznia, tak jak Państwu mówiłem, 2021 roku mamy wyrok unieważniający. Co oznacza tyle, że te osoby, które obawiają się, że te procesy trwają długo, nie wiadomo kiedy się skończą, no to jest to jasna informacja. Sądy rozstrzygają coraz szybciej te sprawy. Szołajski Legal Group prowadzi takie sprawy wobec PKO BP dotyczące Nordea Habitat. Nie ma na co czekać, trzeba działać, dlatego frankowiczu działaj.pl. Proszę Państwa, nie ma na co czekać. Bierzmy sprawę w swoje ręce, idźmy do sądu. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. To był nasz podcast Frankowicz Udziałaj. Dziękuję i do usłyszenia.